Ale to fajnie, bo to wygłusza. Nie będę słyszał. No bo to stary mecz. Co to? Witamy Państwa bardzo serdecznie na transmisji pierwszego meczu w Teddy Room pierwszej lidze FC Ulani kontra Volta Fixflor. Aktualnie trzecia minuta tego spotkania. FC Ulani granatowe koszulki w składzie Michał Kubik, Adam Kubik, Mateusz Tracz, Paweł Piuro, Tomasz Serwatczak, Adrian Białek, Maciej Stachowicz w bramce, Michał Miller, Marcin Mazur, Mateusz Mosson i Marcin Czajkowski, a naprzeciwko pomarańczowe koszulki, czarne spodenki, Volta, Fixflor Volta w składzie nieobecny dziś zawieszony, Krzysztof Moroz, Adam Pajda, Szymon Kłodziński, Kacper Olaniuk, Hubert Kłak, Adrian Zawer, Krzysztof Rogowski, Wojtek Kaniewski, Jakub Drzewiecki, Michał Rabiniak, Karol Kraś, Łukasz Fabisiak i Arkadiusz Wiśniewski. Jeżeli chodzi o to, o co te drużyny dzisiaj tutaj grają, FC Ulani jeszcze nie jest pewna utrzymania w Teddy Room pierwszej lidze. Remis gwarantuje im pewne utrzymanie, natomiast w momencie, kiedy by to spotkanie z Voltą dzisiaj przegrali, no to wtedy będą zależni od wyniku spotkania Zielonych Szatanów. Jeżeli FC Ulani dzisiaj przegra, a Zielone Szatany wygrają swój mecz, to wtedy kosztem właśnie kosztem FC Ulani Zielone Szatany utrzymałyby się w pierwszej lidze, a FC Ulani musieliby się z tą ligą pożegnać, także mają tutaj zawodnicy z Bystrzycy o co grać, natomiast Volta Fixflor oczywiście cały czas z szansami nie na awans, ale na trzecie miejsce, no i miejsce na podium, które na pewno dla tej drużyny przed rozpoczęciem sezonu brane by było przez tą drużynę w ciemno. Teraz Rogowski zagrywał niecelnie do Pajdy. Zobaczymy, jak Volta poradzi sobie dzisiaj bez zawieszonego po czerwonej kartce Krzysztofa Moroza. Po meczu ze Szpejsport, jak przypominamy, to spotkanie w czwartek. Bardzo emocjonujące, bardzo spektakularne. Szpejsport Brzeg wygrał koniec końców 7-5 z Voltą Fixflor. No i zagwarantował sobie też już awans do Beny Ekstraklasy, a dzisiaj Szpej właśnie zmierzy się z Remusem Korona Osiek o pierwsze miejsce w Teddy Room pierwszej lidze, także bardzo fajnie nam się ten terminarz ułożył, że w tej ostatniej kolejce nie ma tak zwanych meczów o pietruszkę, tylko każdy mecz jest praktycznie grany o stawkę. Ulani przy piłce. Teraz mamy w powietrzu Rogowski, Adam Pajda. Pajda, Rogowski prawą stroną, Krzysztof Rogowski będzie pewnie szukał lewej nogi, tak Rogowski do Pajda, ale świetnie tam przerywa tą akcję Paweł Piuro. No widzimy na razie taki troszkę nerwowy, taki troszkę chaotyczny mecz po obu stronach.
widzimy, że w Seulu Ani, no tutaj też z pewnością zawodnicy, drużyna złożona głównie z zawodników mieszkających w Bystrzycy, no przed sezonem nie spodziewała się z pewnością, że tutaj w ostatniej kolejce jeszcze nie będzie pewna utrzymania i będzie musiała o to utrzymanie do końca, do ostatnich minut ligi walczyć. Pióro teraz próbował, ależ tam skutecznie przerywana ta akcja przez Adama Pajdę. Widzimy, że pod nieobecność Krzysztofa Moroza rolę napastnika w drużynie Wolty pełni Wojtek Kaniewski. Ostatnio bardzo skuteczny Wojtek, strzelec 4 bramek w meczu ze Szpejsport Brzeg, ale tak jak już wcześniej wspominaliśmy, ten mecz przez Woltę ostatecznie przegrany. Teraz świetnie Kaniewski do Rogowskiego. Rogowski, ależ odbiera mu piłkę Serwaczak. Serwaczak, długie podanie, tam szukał młodego Białka, ale niestety ta piłka do Białka nie dotarła. Kaniewski, Drzewiecki. Są z nami oczywiście obok nas kibice Wolty Fixplor dzisiaj. Jeszcze spokojni, ale tak, tacy spokojni jak ten mecz pewnie, jak tutaj zaczną wpadać bramki i worek z bramkami się rozsypie, to i kibice nam się Wolty Fixplor obudzą, a tymczasem świetna indywidualna akcja na lewej stronie Pawła Pióro, uderzenie lewą nogą, ale wysoko nad bramką strzeżoną przez Kacpra Olaniuka. Rogowski. Kaniewski, tam odbiera piłkę wysoko Kaniewski. Jest rzut wolny, fauluje Pióro Wojtka Kaniewskiego. Ewidentny faul, nie będzie tam kary indywidualnej dla Pawła. I mamy 1-1 na tablicy wyników, ale tylko i wyłącznie w faulach, bo jeżeli chodzi o wynik, to w dalszym ciągu bez bramek. Kaniewski. Kaniewski świetnie do Pajdy, ależ ten nie trafił teraz w piłkę. Uśmiecha się Adam Pajda, wie, że normalnie gdyby to nie była niedziela, czyli gdyby wczoraj nie pił, to by pewnie w tą piłkę trafił. Adam Pajda, serdeczne pozdrowienia dla Adama. Ale spokojnie Wolta rozgrywa ten mecz, nie przejmuje się, też widzimy od początku w duchu fair play to spotkanie rozgrywane i takich meczów chcemy oglądać. Meczów chcemy oglądać jak najwięcej. Wiemy, że czasami nie jesteśmy w stanie uniknąć tych wielkich sportowych emocji, gdzieś tam takiego zachowania niekulturalnego, jak to miało miejsce w czwartek, kiedy to właśnie Krzysztof Moros ukarany czerwoną kartką po przepychankach z jednym zawodnikiem Szpejsport Brzeg. No i naszą decyzją tutaj, kwestią sporną, była to kwestia sporna przez nas rozstrzygana. No i podjęliśmy decyzję, tym bardziej, że Krzysiu w tamtym meczu kilkukrotnie prowokował zawodników Szpejsport Brzeg, aż w końcu na 10 sekund przed właśnie końcem tego meczu nie wytrzymał, nie fair się zachował. Podjęliśmy decyzję, żeby w tym meczu dzisiaj nie wystąpił. Ulani przy piłce, Krzysiek Rogowski tam przerwał ten atak. Stachowicz, Białek. Stachowicz lewą nogą, spokojnie, do Pióra, Paweł Pióro. Dzisiaj widzimy, że FC Ulani, tak, bez swojego trenera, bez Marcina Czajkowskiego, który tam z ławki zawsze dyrygował swoją drużyną. Marcin Czajkowski, także jeżeli jest z nami, jeżeli ogląda naszą transmisję, to oczywiście serdecznie Marcina pozdrawiamy, a tymczasem jego drużyna przez doskonałą szansą na otwarcie wyniku tego spotkania, na strzelenie pierwszej bramki, ale uderzenie Białka skutecznie obronił Olaniuk. Kaniewski, spokojnie, do Olaniuk. Olaniuk. Rogowski, nie, jeszcze spokojnie Olaniuk wrócił w drugą stronę. Olaniuk, długa piłka na Kaniewskiego. Kaniewski, ale świetnie przerwał tą akcję. Kubik. Pajda, ależ świetne krosowe zagranie tam do Kaniewskiego. Ten niestety piłki, niestety oczywiście dla Wolty i jej kibiców, nie opanował. Stachowa, teraz chwila takiej troszkę gry długimi piłkami, ale za chwileczkę pewnie wszystko wróci do normy i z powrotem będziemy obserwować dobre spotkanie. Kaniewski. Olani teraz przyjął sobie tak zwaną raboną piłkę. Olo, próba tam zagrania do Zawera.
Przerwane to podanie Kaniewskiego. Fajda, Kaniewski. 3 minuty do końca pierwszej połowy spotkania. W dalszym ciągu 0-0. Na razie mało emocji, mało się dzieje, ale wydaje się, że klarowniejsze sytuacje do strzelenia bramki zdecydowanie po stronie FC Ulanii. Świetnie teraz Białek, ależ fatalnie podał prosto pod nogi Kaniewskiego, ten z dystansu uderza, ale mocno niecelnie. Próba teraz zagrania od Stachowicza do Serwatczaka, ale Tomek Serwatczak nie opanował tej piłki. Rogowski. To Kaniewski, przerwana akcja. Zawer. Park tutaj podpowiedzi. Oczywiście z trybun. Nie wiemy, czy Państwo to słyszą, ale jak słyszą, no to zagorzali kibice Wolty Pisztu od dzisiaj troszkę w okrojonym składzie, bo zazwyczaj zajmowali tutaj cały ten sektor po naszej prawej stronie. Dzisiaj tylko jeden rząd, ale ci najwierniejsi są ze swoją drużyną na dobre i na złe. Rogowski. Do tyłu, do Olaniuka. Olaniuk. No widzimy, chyba AFC Ulani tutaj nie chce podejść wyżej. Gdzieś tam bardziej zaryzykować, bo wiedzą, że tutaj toczy się walka o utrzymanie. Że jeżeli by ten mecz przegrali, no to będą uzależnieni od zielonych szatanów, a z pewnością tego by nie chcieli i chcieliby samodzielnie właśnie tutaj własną ręką, własnym meczem, własnym zwycięstwem, tudzież remisem utrzymać się w tej pierwszej lidze. Nerwowo teraz Stachowicz i zmiana w Ulanii, schodzi Białek na boisku, Pióro, on teraz z Michałem Kubikiem, wiemy, że tworzą świetny duet napastników, także muszą być w tej ostatniej minucie pierwszej połowy spotkania czujni obrońcy Wolki. Zawer, Olaniuka i teraz tą trudną piłkę do Kaniewskiego. Sprawdzał jego szybkość teraz Olaniuk, ale doszedł do piłki popularny Kania. Kaniewski, Rogowski, świetnie przyjął Rogowski, ale Pióro, wiemy, że jest szybki. Była już piłka jednak za linią, bo tutaj pan Andrzej doskonale to wszystko tam widział i zagwizdał. Kubik, strata, Zawer kontra Kubik, bez faulu odbiera tą piłkę Kubik, jeszcze do tyłu Serwatczak, 20 sekund, może jeszcze się drużynie FC Ulanii uda zdobyć bramkę w pierwszej połowie, ale kolejne długie podanie Stachowicza, widzimy, że te strzały, te oczywiście długie zagrania są niecelne, fatalny błąd Olaniuka teraz, Pajda, 3 sekundy, także zapraszamy na krótką przerwę i do usłyszenia za minutę. Spotkania FC Ulanii, Volta Fixflor, 0-0 do przerwy, 1-1 w faulach, ale tutaj oczywiście wszystko Państwo dzisiaj mają okazję widzieć. O, świetna interwencja teraz
Olaniuka. Troszkę chyba na pokaz, bo raczej nie musiał się rzucać Kacper, żeby tą piłkę złapać. Ale chciał może dobrze wejść w tą połowę i pewnie się poczuć. Olaniuk. Olaniuk pokazuje się do gry. No widać tutaj brak dzisiaj Krzysztofa Moroza. Jednak taka mniejsza ruchliwość po stronie Wolty. Gdzieś tutaj mniej tej nieprzewidywalności oczywiście na połowie przeciwnika. Drzewiecki. Białek do Stachowicza. Czy znowu będzie grał długą piłkę Tomek Stachowicz? Tak. Dłuższe podanie. Świetnie. Michał Kubik. Białek. Adrian Białek. Serwarczak. Tracz. Stachowicz. Kolejne długie zagranie. No chyba niepotrzebnie. Chyba niepotrzebnie. Nie ma właśnie dzisiaj Marcina Czajkowskiego z drużyną FC Ulani, który z pewnością już by tam zwrócił uwagę Tomkowi, żeby nie grał tych długich piłek, bo one nie przynoszą żadnego efektu. A teraz świetna akcja Wolty. Kaniewski, ale przerwana ta groźna sytuacja, groźnie zapowiadająca się sytuacja przez Tomka Serwatczaka. Rogowski. Serwatczak. Białek, ale świetnie to zrobił teraz Adrian Białek. I blokuje to uderzenie Adam Pajda, ale widzimy, że Adrian Białek bardzo chce się pokazać tutaj. Chyba w drużynie Wolty są jego też znajomi i chce z jak najlepszej strony się tutaj dzisiaj na parkiecie, na hali sportowej imienia Włodzimierza Lubańskiego w Gaci, najmłodszy zawodnik FC Ulani, pokazać. Rogowski zacznie z autu do Olaniuka. Dalej obserwujemy. No na razie jest to mecz taki chyba typowo do jednej bramki. Która drużyna tu pierwsza strzeli i takim wynikiem 1-0 by to spotkanie mogło się skończyć, bo widzimy, że tych sytuacji jest naprawdę mało. Aż jesteśmy tutaj na naszym wozie transmisyjnym, też kibice Wolty zdziwieni takim obrotem tego spotkania, że tak mało się tu dzieje, bo wiemy i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że mecze z udziałem Wolty Fix Floor często, bardzo często w tej edycji przez nas transmitowane dostarczały tutaj wszystkim osobom zgromadzonym na hali, ale też tym przed ekranami tabletów, telefonów, tudzież laptopów, dużych emocji, których na razie w dzisiejszym spotkaniu nam troszkę brakuje. Może jakaś jedna bramka, może jeden gol odmieniłby tutaj to spotkanie. A teraz będzie okazja. Białek świetnie broni. Olaniuk, jeszcze Rogowski tam poświęceniem, ślizgiem tą piłkę wybił. Pajda. Przy remisie też tutaj taka mała dygresja ze strony właśnie kibiców Wolty. Wolta oczywiście aktualnie na trzecim miejscu, ale ma tylko jeden punkt więcej od Venezuela Trudego. Także jeżeli ten mecz zakończy się remisem, to wtedy FC Ulani będzie pewne utrzymania. Natomiast Wolta do końca będzie musiała czekać na to, czy ostatecznie zajmie miejsce na podium, bo wszystko będzie wtedy w nogach Venezuela Trudego. Jeżeli ta drużyna przy remisie ewentualnym w tym spotkaniu wygra swój mecz dzisiaj, to kosztem Wolty wskoczy na podium i zajmie trzecie miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Ale jeszcze tutaj mamy nadzieję ogromną, że zaczną wpadać bramki, bo w dalszym ciągu 0-0. Stachowicz. Pióro. Stachowicz. Mało ruchu. Teraz schodzi po piłkę Kubi. Gdzieś tam zmiana krzyżowa widzimy z Serwatczakiem. Stachowicz, oj, teraz świetnie zagrał Stachowicz, tylko nie przyjął tej piłki jeden z zawodników FC Ulanych. Nie chcemy też tutaj się pomylić, bo tutaj bez numeru gra jeden z zawodników i nie chcemy mylić nazwiska, także bardzo przepraszamy. Oczywiście. A od rzutu wolnego rozpocznie Wojtek Kaniewski. Drugi faul Ulanych. Kaniewski. Prostowy Kubika. Rogowski do lewej nogi. Rogowski, a i teraz chyba mógł uderzać Krzysiek Rogowski. Niepotrzebnie tak altruistycznie się tam zachował.
I świetnie, Serwaczek odbiera piłkę, mija Olaniuka. Olaniuk machnął się tam gdzieś tą piłką, ale koniec końców udało mu się ją odebrać. No tutaj kibice są w szoku, co teraz zrobił Kacper, ale wiemy, że no sama nazwa drużyny o tym wskazuje, tak? Kacper lubi dawać wolty i to nie jest jego pierwsze takie nieudane zagranie. Aczkolwiek zawsze po takich akcjach powtarzamy, że Kacper jest wartą postacią drużyny i jeżeli chodzi o grę na linii, o takie stricto bramkarskie umiejętności, no to naprawdę top, jak to mówią. Absolutny top. Stachowicz. Ale świetnie znalazł teraz Kubika. Kubik nie przyjął tej piłki, albo przyjął ją, ale przeciwnikowi. Kaniewski próbował się obrócić, Kaniewski, ale odebrana mu ta piłka. I teraz kontrpressing Wolty, wycofana ta piłka, ale świetna akcja, Rogowski! I spojenie bramki, jeszcze Kaniewski! I mamy otwarcie wyniku spotkania. 1-0 prowadzi Volta Fixplor, a strzelcem gola grający z numerem 15 ostatnio w świetnej, fenomenalnej wręcz dyspozycji Wojtek Kania Kaniewski. No i na 7 minut przed końcem spotkania mamy 1-0, no i mamy nadzieję teraz, że ten mecz, to spotkanie nam się otworzy i będziemy widzieć, będziemy mogli cieszyć się z kolejnych bramek. Rogowski, Olaniuk. Kaniewski. Ulani teraz w tarapatach, no bo tak jak powtarzaliśmy już kilkukrotnie podczas tej transmisji, kto z Państwa jest z nami od początku, ten doskonale pewnie wie, bo FC Ulani, jeżeli ten mecz przegra, no to będzie na pewno, obgryzając paznokcie, oglądać, będą zawodnicy Ulanych obgryzając paznokcie oglądać spotkanie Zielonych Szatanów, bo wtedy jeżeli Szatany wygrają, no to rzutem na taśmę utrzymają się w Teddy Room pierwszej lidze, a pozbawią miejsca w drugiej najwyższej klasie rozgrywkowej Ligi Halowej Gmina Oława miejsca Wolty Fixplor. Kaniewski do Zawera, Zawery do Pajdy, kolejny świetny atak Wolty. Widzimy, że troszkę Wolta teraz się rozkręciła, troszkę chyba te nogi się rozluźniły tych zawodników, mają więcej luzu. No i udowodnił to teraz Krzysiu Rogowski tym strzałem, że wkradło się takie rozluźnienie. Nieskoncentrowany, odchylony Krzysiu Rogowski, wysoko ponad łapacz. Ponad łapacz uderzył tą piłkę. Stachowicz. Postraszył, tak, tutaj postraszył gołębie na stadionie. Mamy podpowiedzi naszych ekspertów, których być może będą mieli okazję Państwo za rok oglądać w naszym studio, bo mamy taki pomysł. A teraz Białek sam, no i świetnie. To o czym mówiłem, Olaniuk na linii jest fantastyczny. Kaniewski, aj szukał tam Rogowskiego. Nie dogadali się teraz, ale nie mają do siebie pretensji. Wiedzą, że mogli to lepiej rozegrać, ale no muszą już wyrzucić tą akcję z głowy, zapomnieć i skupić się na defensywie. Olaniuk. Długa piłka. Utrzyma pewnie tą piłkę Kaniewski. Nie, nie przyjął. I oddał tu Adam Kubik. Stachowicz. Kolejne długie podanie. Któreż to już nie jesteśmy w stanie zliczyć. Nie prowadzimy statystyk, ale wydaje nam się, że co najmniej dwucyfrowa liczba by tutaj długich podań Tomka Stachowicza była. No i większość z nich kompletnie niecelnych, kompletnie nieudanych. Olaniuk, Zawer, świetnie teraz Zawer zgrał tą piłkę do Pajdy. Pajda i jeszcze raz do Zawera. Zawer zewnętrzną częścią stopy teraz tak. Adrian Zawer uderzył niespodziewanie. Wydawać by się mogło, że lewą nogą będzie strzelał Adi, ale wybrał zewnętrzną część stopy prawej nogi. Zaskoczył z pewnością Tomka Stachowicza, który jednak popisał się świetnym refleksem, a teraz Kaniewski broni Stachowicz. Zawer z dystansu, prosto w Kubika, Serwaczak, ale jest jeszcze osamotniony, zobaczmy, no, zawodnicy Ulanych nie wychodzą do tego kontrataku. W sposób zorganizowany. Stachowicz. Świetne podanie teraz
do Kubika, Kubik do Pióra, Pióro, ale jest sam, no widzimy, nie ma pomocy, tak jakby nie chcieli zdobyć tej bramki. Gracze w granatowych koszulkach, czyli zespół FC Ulani, Bajda. Serwaczak odbiera tą piłkę, może teraz wychodzą 2 na 1. Serwaczak sam, Olaniuk broni. I Kaniewski wywalczył auty dla swojej drużyny. 3 minuty i kilka sekund do końca tego meczu. Wciąż 1 do 0, a jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył grający z numerem 15 w drużynie Wolty Fix Floor, Wojtek Kaniewski. Kubik, Pióro do lewej nogi, Pióro, lewa noga, ależ świetnie, po raz kolejny Kasper Olaniuk. Fajda. Zawer, oj, teraz szybkiem buta, widzimy, że próbuje Adrian Zawer, nagrodzony teraz gromkimi brawami od kibiców. Adrian Zawer. Dobry mecz Adriana, to trzeba powiedzieć. Tutaj mało tych minut łapał, jeżeli chodzi o cały sezon w Wolcie. Gdzieś tam te mecze były w większości na styku i zmieniali się zawodnicy Wolty, wykonywali te zmiany, aczkolwiek nieczęsto i tych szans za dużo Adrian nie dostawał, a dzisiaj przy troszkę okrojonym gdzieś tam składzie Adrian na boisku przybywa bardzo długo i widzimy, że solidnie Adrian sobie radzi i z pewnością tutaj jeszcze będzie walczył o zdobycie jakiejś bramki w tym spotkaniu dla Wolt. Pajda teraz świetnie ruletą zagrał Pajda. Aj, szkoda, że nie złapał tej piłki Drzewiecki, bo troszkę w stylu Zinedina Zidana. Jakby to powiedział pewnie Sir Alex Ferguson. Dajcie mi 10 kawałków drewna i Adama Pajda, a wygram Ligę Halową, gmina Oława. Pozdrawiamy oczywiście. Sir Alex raczej nas nie ogląda. Troszkę zmieniliśmy ten cytat. Także tutaj Adam Pajda z ruletą. Wiemy też ostatnio na Instagramie, widzieliśmy zawodników Wolty, którzy mieli problem z odtworzeniem sobie naszego meczu, musieli obrócić pionem monitor, ale cały szacunek dla nich, że analizują te spotkania, że oglądają te transmisje i to było widać, bo początek sezonu taki mizerny w wykonaniu Wolty, ale z każdym kolejnym meczem się rozpędzali, a jeżeli skończą ten mecz zwycięstwem nad FC Ulanymi, grając dzisiaj w okrojonym składzie, to na pewno udowodnią, że to trzecie miejsce jak najbardziej zasłużone. Olaniuk. Wiemy, FC Ulani, wystarczy im remis, także no, potrzebują jednej bramki tak naprawdę. Może teraz Serwaczak i nie złapał tej piłki Michał Kubik, strzelec trzech bramek oczywiście w ubiegłej kolejce w czwartek, wybrany do drużyny kolejki Michał Kubik. Tam też w sporych tarapatach byli zawodnicy Ulanych, ale mieli już w tym sezonie dwa takie mecze, że właśnie w ostatniej minucie z Siechnicami, z Energetykiem Siechnice i ostatnio z Zielonymi Szatanami odwracali losy spotkania, także jeszcze jest szansa, jeszcze wierzą, jeszcze nie odpuszczają. Może Adrian Białek błyśnie gdzieś tam geniuszem, fantazją taką młodzieńczą się popisze i zdobędzie bramkę. Kolejne niecelne podanie Stachowicza, Pajda, świetnie to zrobił Adam Pajda i zablokowany ten strzał Adama Pajdy. Adam w końcu wyszedł z cienia brata, tak. Znamy doskonale Andrzeja Pajdę, który zawsze grywał w Rapidzie Domaniu. I tutaj taka rywalizacja, oczywiście zdrowa rywalizacja pomiędzy tymi braćmi. Adam, Andrzej jest starszy i bardziej doświadczony. W tym roku go nie obserwujemy, też wraca po kontuzji, już gra w Rapidzie do Maniów, ale na hali jeszcze się troszkę obawiał. No i go nie ma teraz, Białek! No i mamy wyrównanie, tak jak mówiłem, że tutaj FC Ulani zawsze gra do końca i zobaczmy, jak diametralnie nam się teraz odmieniają losy tej całej dzisiejszej kolejki, bo teraz to Ulani będą pewni utrzymania w lidze, a Wolta Fix Floor, jeżeli Wojtek
nie strzeli, a nie strzeli bramki. No będzie musiała obserwować mecz Venezuela Trudego i jeszcze Volta nie jest pewna tego trzeciego miejsca. Miejsca na podium, miejsca nagradzanego przez nas. No także być może skończą bez pucharu, a mieli mecz pod kontrolą. Koniec spotkania, 1-1. Adrian Białek na 2 sekundy zdobywa bramkę wyrównującą. No i FC Ulani utrzymują się tym samym w Teddy Room pierwszej lidze. My dziękujemy, że byli Państwo z nami i do usłyszenia na kolejnych transmisjach.